Hej, siemanko! W dzisiejszym odcinku opowiem wam, jak zarobić kasę w najnowszym dodatku do GTA Online, zbrodnie i finanse. Zupełnie podstawowe informacje, może ktoś z was jeszcze ma z tym dodatkiem problem. Ziomek, napij się herbaty. Po kupieniu swojego biura zostajemy tak zwanym prezesem. Prezes ma bardzo dużo różnych możliwości i może zmieniać na przykład swój strój, nie kupując go wcześniej. Także tych strojów jest naprawdę bardzo dużo i można wybrać coś dla siebie, a także dla swoich partnerów, co jest bardzo ciekawe. Ogólnie jeśli ktoś nie wie, gdzie kupić sobie biuro, musi po prostu wejść w telefon, tam zaraz będzie pokazana ikonka kupna, możliwości kupna nowego biura. Najtańsze biuro kosztuje $1 000 000. Możemy dokupować sobie do niego różne dodatki, ale żeby robić podstawowe misje, nie musimy właściwie kupować nic poza tym. Podstawowym wyposażeniem każdego biura jest nasza asystentka albo asystent. Możemy wybrać płeć żeńską albo po prostu faceta w momencie, kiedy będziemy kupować po prostu biuro. Asystentka ma za zadanie na przykład dostarczać nam darmowe przekąski, no, sprowadzać nasz pojazd, który już sobie kupiliśmy, stunigowaliśmy, albo dostarczać pojazdy Pegasusa. Możemy do niej także zadzwonić, jeśli nasz pojazd zostanie skonfiskowany przez policję i ona za $1000 sprowadza nasz pojazd od razu do naszej aktualnej lokalizacji. Także asystentka jest bardzo, bardzo przydatna i warto korzystać z jej pomocy. W biurze najważniejszym elementem jest jednak komputer, dzięki któremu możemy zamawiać sobie paczki. Paczki te dostarczamy do magazynów. Najpierw trzeba taki magazyn sobie kupić. I tutaj mamy listę dostępnych magazynów. Niektóre są droższe, niektóre są tańsze. Ja sobie kupiłem dwa takie, można powiedzieć, mniejsze, tańsze magazyny i do nich po prostu sobie sprowadzam różne paki. Aby sprowadzić jakąś pakę, wystarczy kliknąć na swój magazyn, kupić odpowiedni towar, wyjść z biura i już możemy pędzić po towar. Najszybszym i najchętniej używanym przez wszystkich graczy transportem jest jakiś śmigłowiec, więc warto się w niego zaopatrzyć. Ja używam często Savage'a, ale wolałbym jednak mieć Buzarda, którego nie mam jeszcze w swoim ekwipunku w Pegasusie. Natomiast jest to najszybszy sposób przemieszczania się między paczkami i nieraz no po prostu warto sobie podlecieć śmigłowcem, lecąc po prostu przez budynki, niż jechać nawet najszybszym samochodem. Ale no musimy mieć na uwadze to, że jesteśmy bardzo łatwym celem, jeśli ktoś chce nas ściągnąć z wyrzutni rakiet. Jak wyglądają paczki? No paczki to przeważnie są albo po prostu takie małe paczki, które się zbiera. Jedna osoba, jeden gracz może wziąć jedną paczkę, albo jest to samochód załadowany takimi paczkami, albo to może wyglądać jeszcze jakoś tam inaczej. To zależy też od tego, jaką misję sobie aktualnie wylosujemy, jakie tam towary sobie wybierzemy czy coś. Ogólnie nie jest to zbyt trudne dostarczanie tych paczek, natomiast każdy gracz w sesji te paczki może nam zniszczyć, dostanie wtedy amunicję, reputację i chyba trochę kasy. Te wszystkie wredne paczuchy dostarczamy do naszego magazynu, który sobie wcześniej oczywiście kupiliśmy. W magazynie takim najmniejszym może się zmieścić 16 różnych towarów, czyli takich paczek, chyba 16, tak jak dobrze pamiętam. W każdym razie w moim magazynie mogę zgromadzić maksymalnie $240 000 w najmniejszym magazynie, więc w naprawdę dużym może być to znacznie większa kwota. Tak czy inaczej, 16 paczek jest w moim małym magazynku, a w dużym magazynie może być ich nawet ponad 100. No i po każdorazowym dostarczeniu takiej pięknej paczki czy paczek musimy z powrotem wrócić do biura, wejść w komputer i wybrać kolejną dostawę, czy kolejne paczki po prostu sobie zamówić. No i warto mieć w tym momencie dwa magazyny, bo w jednym magazynie musimy odczekać chyba z 5 minut, zanim będziemy mogli zamówić kolejny towar, ale za to możemy, jeśli mamy dwa magazyny, to możemy w drugim magazynie po prostu sobie zamówić ten towar następny już. No i na czym my tak do cholery właściwie zarabiamy? No jak już zapełnimy te nasze magazyny, no bo to jest najważniejsze, żeby je zapełnić, bo się wtedy za jednym razem najwięcej kasy po prostu zdobywa. No i jak zapełnimy sobie już te magazyny,
to po prostu sobie wykonujemy misję dostarczenia tych paczek. I te misje wyglądają różnie. Czasami trzeba zrzucić coś ze śmigłowca, czasami trzeba coś gdzieś dostarczyć jakąś dużą ciężarówką. Ogólnie miałem misję tylko z właśnie samolotem i ciężarówką, może tam są jeszcze jakieś inne, ale te są jakieś takie najpopularniejsze. I jak już dostarczymy sobie to, wykonamy wszystko według zaleceń, no to sobie dostaniemy fajną kasę, dużo. To zależy od tego, ile sobie zgromadziliśmy towaru, za ile go sprzedamy i w ogóle. Ogólnie naprawdę bardzo fajna sprawa, możemy sobie te paczki dostarczać do magazynu, na przykład dziennie można sobie dostarczyć tam po 5 paczek i wrócić następnego dnia znowu 5 paczek, albo maniaczyć i codziennie wypełniać sobie 5 razy magazyn i sprzedawać go 5 razy i wtedy dostaniemy dużo kasy, ale pamiętajcie, że bardzo rzadko się zdarza, żeby jakiś gracz nie rozwalił nas podczas tych wszystkich czynności, dlatego miejcie się na baczności. W następnym odcinku opowiem wam o wszystkich ukrytych rzeczach ułatwiających zdobywanie kasy w tym update'cie. Jak to zrobić szybciej, jak to zrobić na pewno i jak radzić sobie z tym lepiej. Zapraszam na kolejny odcinek, myślę, że wam się spodoba. Trzymajcie się, na razie, pa pa.